always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Dziś, a w zasadzie jutro, miał być ostatni film o serialu 19+, no ale potem co pisaliście w komentarzach i nie tylko, postanowiłem się przemęczyć i robić do końca o nim filmy oraz powolutku zaczynać nagrywać o piłce. Nie wiem jeszcze jak to dokładnie będzie wyglądać, aczkolwiek mogę gwarantować poziom. Nie ukrywam, tamten film pomógł mi się oczyścić, bo długo sobie to dusiłem, aż za długo. Nie ukrywam, chcę robić dla was ciekawe treści, a niestety 19+ tego nie gwarantuje. Wyszło jak wyszło, a teraz przechodzimy do właściwej treści tego odcinka. Dziś Lena z Magdą i Natalią mają zamiar iść się zabawić, jednak nie za bardzo wiedzą, gdzie uderzyć na parkiety. Magda wpada na pomysł, aby udać się na imprezę do klubu dla lesbijek. Nigdy tam nie była, a chciałaby zobaczyć, jak jest w takim miejscu. Natalia nie ma nic przeciwko, zresztą Lena też. Dziewczyny robią się na bóstwo i idą się zabawić do dyskoteki. Po wydarzeniach zeszłego wieczoru Lena nie ma bladego pojęcia, jak zachować się wobec dziewczyn. Zawsze była przekonana, że ciągnie ją do facetów, a nie do babek. Jednak po imprezie w klubie dla lesbijek jej nastawienie nieco się zmieniło. Podejrzewa, że może być biseksualna, jak Ala czy Magda. Dziewczyna nie ma z kim pogadać na ten temat. Pozostaje jej Mela, która zresztą jest edukatorką seksualną, więc kto jak to, ale ona na pewno ją zrozumie. Idzie do niej po poradę i dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. I później dziwicie się, że chcę skończyć nagrywać o tym serialu, jak mam robić filmy o takim czymś. Przecież to putaistna paranoja. Laska, która miała najwięcej facetów ze wszystkich dziewczyn w serialu, zostaje od tak lesbijką, bo uwaga, dzień wcześniej poszła do klubu dla lesbijek. Jeśli ktoś mnie ogląda, a jesteś gejem, lesbijką, czy kimkolwiek innym, natomiast produkcja traktuje to, jakby to była jakaś choroba, którą można się zarazić przez kichnięcie, coś podobnego do grypy czy C19. Dla mnie to jest niepojęte. Raz promują, a raz ganią. Wiecie co, powiedziałbym coś jeszcze, ale muszę ugryźć się w język. Znając życie, ktoś w komentarzu mnie w tym wyręczy. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz lesbijka, a przypnę ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Czy Frodo na finał serialu zmieni płeć?